Tak, chodzę do kina w wolnym czasie. Często? Nie, mi czas pozwala. Chodzę, jak mam wolną chwilę do kina. W wolnym czasie chodzę do kina. Często? Tak. Cześć, jesteśmy w kinie Cinema 3D w Galerii Świdnickiej. Kino to nie tylko budynek, ekran i siedzenia, ale to również ludzie i nowoczesna technologia. I o tym właśnie będzie w dzisiejszym odcinku. Porozmawiajmy z ludźmi, którzy stoją po drugiej stronie magicznego ekranu i dowiedzmy się, ile osób pracuje nad tym, żeby film mógł zostać wyświetlony. Wejdźmy teraz do pomieszczenia, od którego zależy cały seans. Jest tutaj bardzo głośno, ponieważ pracują ciągle wentylatory od projektorów i jest tutaj cała aparatura kina. Rozmawiamy z kinooperatorem. Witam pana serdecznie. Witam. Na czym polega pańska praca? Moja praca polega na puszczaniu filmów. Tak na co dzień. Najwięcej pracy mamy zawsze w czwartki, gdyż od piątku zawsze mamy nowy repertuar. Ustawiamy takie playlisty, żeby projektor wiedział, co w jakiej kolejności miał wyświetlać. Programujemy też automatykę projektora, bo wszystko, co się dzieje na sali, gaszenie światła, zmiana obiektywów, czy takie rzeczy dzieją się automatycznie. My to po prostu sobie zawsze w czwartki programujemy i później przez cały tydzień odtwarzamy już z gotowych programów. Czyli mniej więcej ile czasu potrzeba na przygotowanie takiego jednego seansu? Najdłużej trwa zawsze przekopywanie filmu na serwer. Filmy przychodzą na twardych dyskach i taki jeden film zajmuje od 100 do 200 GB, więc przekopywanie jego trwa kilka godzin. A jeśli już mamy wszystkie potrzebne pliki wgrane, to ułożenie programu to jest tak w granicach 15 minut. A czy w czasie seansu pan musi siedzieć tutaj przez cały film, czy to jest po prostu puszczamy i robimy co chcemy? No tutaj jeden operator jest na 4 sale, więc jakby nie ma też możliwości, żebyśmy każdą salę oglądali, więc przede wszystkim puszczamy filmy i od czasu do czasu po prostu doglądamy, czy wszystko leci prawidłowo, ale nie oglądamy nigdy filmu w całości, no nie mamy na to czasu i możliwości. Kto ustala repertuar? Repertuar jest ustawiany przez centralę naszego kina, która jest w Legnicy. Czy może nam pan powiedzieć coś o projektorze? Standardowe projektory kinowe wyświetlają obraz w jakości 2K, czyli 2000 linii w poziomie. I takie mamy 3 projektory. Na tej sali, na której jesteśmy, mamy lepszy projektor, który wyświetla filmy w jakości 4K, czyli dwukrotnie większej. I jesteśmy właściwie chyba jedynym kinem sieciowym, które taki projektor ma. To jest obecnie najlepszy sprzęt, jaki funkcjonuje. Ile metrów kwadratowych ma ekran? Na tej największej sali ekran ma blisko 100 metrów kwadratowych, na pozostałych salach około 50 metrów. Czyści się go, wymienia? Nie, ekranu się nie wymienia, no chyba żeby jakaś tragedia się stała, czego nie planujemy. Ekran też nie powinien się brudzić, on jest dosyć gładki. Z takich charakterystycznych rzeczy to na przykład widać, że jest w dziurki, dlatego że za ekranem również są głośniki. To większość głośników jest właśnie za ekranem, a nie po bokach sali. Ile wat ma tutaj dźwięk? Na tej największej sali to jest ponad 15 tysięcy watów, na mniejszych salach to jest około ponad 7 tysięcy. A ile głośników znajduje się na sali? Ciężko policzyć, bo każda sala jest inaczej zrobiona. Myślę, że na tej sali jest około ponad 30 głośników tutaj powinno być. Dźwięk jest generalnie rozdzielony na 16 różnych kanałów.
nawet kanał, który powiedzmy centralny, jest rozłożony na kilka innych głośników, każdy odpowiada na inne tony, za inne tony, więc tutaj naprawdę jest cała tona sprzętu. Mam nadzieję, że udało nam się choć trochę przybliżyć Wam atmosferę kina, nie tylko od strony widza, ale także od strony technicznej. Osobiście nie byłam jeszcze w tym kinie, ale myślę, że po tym odcinku już wiem, co będę robiła w ten weekend. Masz rację, kino to dobry pomysł na spędzenie weekendu. To fakt, idealny sposób na wyluzowanie się po całym ciężkim tygodniu nauki i pracy. Więc my zapraszamy Was w ten weekend tutaj do kina Cinema 3D, a już w następnym tygodniu zapraszamy Was na następny odcinek weekendu.